Cześć, witam Cię w rozmaitości numer 4, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam różnicę między Street Fighter 2 World Warrior versus Street Fighter 2 Champion Edition. Oczywiście zrobię to na podstawie pewnego kanału, którego nazwę i link podam oczywiście na samym końcu tego wideo. Zatem co? Lecimy z koksem. Muzyka jak z krwawego sportu. Ale zajob. No i tak, Ken Victory Pose, zwróćcie uwagę. Tak jest. I w Champion Edition Honda dostała możliwość movementu. Tak, tak. To jest ta różnica. Różnica Victory Pose. A mi się z World Warrior lepiej podoba. Tak, i zabrany cios, który nie powrócił już nigdy później. Kulka Blanki. W Champion Edition została ona oczywiście zdegradowana. Chciałbym jednocześnie pozdrowić kilku hejterów z pewnej grupy, którzy zminusowali mi tamten film o Street Fighter 2. Jesteście mega dzbanami, nie? A YouTube ma wyjebkę na wasze minusy. To tylko tak dla was takie info. Zainteresowanie było duże, dostałem kilka info na moją skrzynkę. Wiomurien, kiedy następne części rozmaitości o Street Fighterze? No to macie. A tych filmów to mam całą playlistę z Z20, także będzie co kręcić. O, miażdżycielska ręka, które zadaje mega damage na low, która została usunięta też w championie. A tu CE. Thank you.
cyk. Ale mu zapierdolił. Dziękuję. Tak. Hadouken jest szybszy w czempionie. No. I teraz wam powiem kanał. Widzicie tą czaszkę? O. A tej reklamie to dziękuję. Kanał typa. To jest Luis Almeida. Polecam zasubskrybować, polubić. Bo miażdżycielskie ma wideo i tu już wpada part 2. Oczywiście też sobie go omówimy, obejrzymy w następnych częściach rozmaitości. Zatem do następnego. Yo!